Cześć, witam Was na wideotesty.pl, z tej strony Marcin. Zapraszam Was dzisiaj na recenzję podkładki firmy Rokat. Jest to podkładka z serii Sense Meteor Blue o grubości 2 mm. Podkładka posiada wymiary 40 cm szerokości i 28 wysokości, dzięki czemu jest troszeczkę większa niż takie standardowe podkładki klasy Medium, chociażby w porównaniu z ostatnią podkładką, którą testowałem, SteelSeries z serii Heat Orange. Zobaczcie, jest jeszcze troszeczkę szersza i też odrobinkę wyższa, dzięki czemu powierzchnia, na której możemy grać i poruszać naszą myszką, jest naprawdę, naprawdę duża. Przy okazji podkładka wykonana jest w specjalnej technologii, ma mikrokryształki, które zapewniają świetny kompromis pomiędzy prędkością a kontrolą myszki. Oczywiście podkładka miękka, materiałowa, z bardzo dobrą warstwą antypoślizgową, dzięki czemu trzyma się biurka bardzo dobrze. Zobaczcie, nie jestem w stanie jej praktycznie przesunąć w ogóle. Jest to jej bardzo duża zaleta, ponieważ dobra podkładka przede wszystkim musi trzymać się biurka. Nadaje się tak do myszek laserowych, jak i optycznych. No i przez swoją wielkość powinna się zmieścić także na każdym biurku. Jednocześnie zapewnia dużą powierzchnię do manewrowania. Mieszczą się na niej także większe myszki niż testowane również przeze mnie Rokat Con Pure Optical. Chociażby Aivia Uranium, która jest sporo większą myszką, również na takiej podkładce bez problemu się mieści. Można wygodnie sobie grać. Tak więc, moi drodzy, jeśli szukacie dość dużej podkładki o fajnym wyglądzie, o fajnych właściwościach i o dobrej przyczepności, szczególnie jeśli macie myszkę firmy Rokat, jak najbardziej polecam Rokat Sense Meteor Blue. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam także do pełnej recenzji tekstowej na portal wideotesty.pl i pozdrawiam Was, cześć!